Siemano, ja jestem Jasiok i dzisiaj jesteśmy na jeziorze, które już dobrze znacie. Dzisiaj łowimy sobie okonki, mamy naprawdę fajne wyniki. Łowimy dzisiaj z moim wujkiem oraz z koleżanką mojej mamy, także oglądajcie, będzie ciekawie. I co? Trzymajcie się. Elo! Nasze łowienie zaczynamy od niewielkich obrotówek. Ostatni razem sprawdziły się bardzo dobrze, więc miejmy nadzieję, że tym razem też. O, znowu odprowadziły te dwa. Ale to był jakiś jeden inny. Co, masz coś? Ryba to jest? No mam. Chyba widzisz, jak pracuje. I to taki zjadliwy już, nie? No tak. Ten to już łapa pan. Ten to już się nadaje. Ten to już się nadaje. Ale bardzo delikatnie puknął. Strasznie, w ogóle nie prawie, że... Czekaj, czy ja mam tu jakieś... nożyczki? Nie mam. To tak głęboko poszło. No to już taki zjadliwy, Mila. No wiesz. Staram się, żebyśmy się nie skompromitowali. Słynny zapowiedź mieli Jasia płyną na wędkowanie. Po krótkim łowieniu obrotówką stwierdziłem, że zmieniam na przynętę GF1 od Great Fish i to zaskutkowało pięknymi braniami. Bo widać, że one nie chodzą przy tym, przy tej tafli, tak. Siedzi. Wcale tak dynamicznie nie pracowała. A, spadł. Ale zaczyna się. Ja myślę, że to, wiesz co, bo tu się one zobaczyły przy te biega pływające i wiesz, i się zaczęła historia pod tytułem coś będzie do żarcia. I one napływają, wiesz. My zresztą wędkujemy z różnych tych, ściągamy je tutaj. Ja też na teraz miałem, ale tam z 4, może 5 metrów jest, nawet tam gdzie rzuciłem, więc z głębiny. Po krótkim łowieniu gumami stwierdziliśmy, że płyniemy w trolla i założyłem sobie woblera od Huntera, który nazywa się Ronin. Ale na przykład perkozy też są takie wędkarskie. Też. Bo pokazują, gdzie ta ryba jednak jest, bo jednak tam gdzie jest perkoz, to... Tylko pamiętaj, jest jedną rzecz. Widzisz go tutaj, a nagle on ginie i wypływa z tamtej strony. No on potrafi, paręset metrów przepłynąć pod wodą. To jest twardy zawodnik. O, siedzi. Jest, dajesz. Ciekawe co. O, konia, ale ładny będzie. Tak? Tak. Ciężki. Znaczy, nie, że jakoś nie wiadomo jak ładny. No, nie wiem też jak się zapiął. Ale już na patelnię. No. Będzie miał bym. Ładnie uderzył. No, ładny. I patrz, i o tym ci mówiłem, że są strasznie grube. Odpiął się? Tak. Zobacz, jaki jest gruby. No gruby. Jak na takiego konia. Ma ogromny brzuch. No, ładny. No jest trochę białka, wiesz? Zo. Z krzelem mnie. Przerzuca. Tak. Musisz ściągnąć, bo zaraz gdzieś tam wejdzie. Do dołu trzymał. No to też nie jest głupie łowienie, nie? Jest dosyć nudne, ale jednak jak ci ta ryba uderzy, to strasznie to czuć. O. Ryba? Chyba. Nie wiem, tak, do... Tak, poprowadzi mnie, patrzcie. Chodź tu, kurde. Nie wiem, czy ci nie spadnie. Come on, kurde. Chodź tu. Chodź tu. Ty ładny, Mila. No Mila, jest po prostu wstydu ci nie zrobię. Dawaj go. Jaki garbus. Ładny, nie? Z 27? Milonia, wstydu nie robi, Jasiu, żebyś ty wiedział, że ty masz tutaj najlepszą w ogóle, wiesz, koleżankę wędkarkę, a nie jakąś popylinę. Jechała, tam udaje. No i pięknie. 26. Ładny. Ładny i złobłoki gruby. Woblery okazały się być świetne, także próbowaliśmy dalej. Ona ma w domu wiwarium, to się zakochasz. Obłędu dostaniesz, to ci gwarantuję. To jest na ścianie. Tak jakby akwarium, tylko że takie, wiesz, 2 metry na 1,60 m, szeroki jest i taka... Siedzi. Ciekawe, czy kurwa... Większy trochę, żebyś, ale nie będzie jakiś... Nie będzie monstrum, ale chociaż ale, ty ładnie bije. Ładnie. O, nie jest taki mały. Patelniak, zobacz jaki gigant. Zobacz jaki gigant, ja też sobie przerzucę, bo po prostu... Czułem, że będzie branie. No i widzisz jaki ładniutki? No fajnie. A mówią, że na trolling się okoń nie łowi. Tutaj nastąpiły zmiany. Na ponton przyszedł do mnie wujek ze swoim synem i naprawdę fajnie łowiliśmy. Zaczynamy od woblera. Jasiu,
Jasne. Jadne. Jadne. Nie idź tam. Siedział, siedzi. Ładny. Ładny garbus. No dobra. Przesadziłem z tym ładnym. Się zapiął za bok. Był złapany za bok i walczył. Stawiał większy opór. O. Siedzi. Co tu jest? A, wrzucimy. Siedzi. Ten już fajny. Do czapki wleciał. Chciałbyś go zobaczyć? Proszę. Fajny? No. Zobacz, jakiego garba ma. Znaleźliśmy i wybraliśmy miejsce koło lilii wodnych. Zresztą zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Także oglądajcie. Siedzi. Piękny. Chyba, że się zapiął gdzieś za bok. O. Nie wiem, czemu tak walczył. A, za oko. Na szczęście nie za oko, tylko za pokrywę tą oczną. Zrodziło się drugiego okonia. No, czekaj. Chcę buziaka go dać. Nie chcesz buziaka mu dać? No. Nie chciałeś? Czy chciałeś? Nie, chciałbym. Nie, i to spoko też. Za brzuch się zapiął. Ale to w ostatniej chwili się zapiął. No to podłuska na szczęście. Poczekaj. Piękny. No. 22, 3, 4. Aj. Wędeczkę. Prezentacja wędeczki. Wędeczka Mikado Hemcraft do 2 gramów wyżytu. Teraz z powrotem wracamy do gumek, zakładamy Great Fisha GF1 i będą wyniki, zaufajcie mi. Zawsze kiedy zakładam tą przętę, zawsze są wyniki. Nauczysz kiedyś. Nauczymy cię. Trzymaj się, Siedzi ładny okonek na Great Fisha. Jest ładny. Wystarczy go zmienić. Co? Na gumeczkę. Gumę, tak? No. A większą. Nie, mniejsza od Woblera. Większą niż ja mam. Tak, tak. Taki garbus. Robimy, musimy się obrócić w drugą stronę. Teraz zamieniliśmy się wędkami. Wędka, którą teraz łowię, to Mikado Hemcraft, która jeszcze nie jest wydana do sprzedaży, ale jest świetną wędką. Do 2 gramów. Po tym ogonie. Co przez pociągę? Że co? Może leci tak dobrze. Wędka jest sztywniejsza. Tutaj ta wędka tak naprawdę jest do 2 gramów wyrzutu. I jest miękka strasznie. Ona się przydaje, jak jest miękka, jak jest mała przynęta. Jak jest duża, to nie jest dobrze, jak jest miękka bardzo wędka. Gorzej to lata.
auto ogłuszenia. Czy można, ale co tam? To co lubi. Przede wszystkim, że na Białoryb się łowi takimi wędkami lekkimi, a jak taka wzręga 30 jest, jeszcze jest w gazie, to ona robi swoje w tej wodzie. I żyłka też amortyzuje to wszystko. Plecionka jednak jest sztywna. No są ludzie, co na przykład szczupaki łowią na żyłkę, co jest dla mnie dziwne. Jak ktoś łowi tak czynnie, już się nawet, o kurde, zna, a łowi szczupaki na żyłkę. To jest dla mnie dziwne. Pójdzie staczek. Na Great Fisha. O, się sopił. Drugi. Czekaj, spróbuję. Spadł. Nie. Nie złapałeś mnie na szczęście. Ten był fajny już. No, ładny był. I drugi za nim też fajny wyszedł. Myślałem, że może chwyci, ale... Ten drugi chyba większy nawet. No, większy był. A więc co? Na dzisiaj to już tyle. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi osobiście mega się podobało, także mam nadzieję, że wam też. Dajcie znać, czy podobał wam się film. I był nagrywany totalnie na spontanie, więc za wszelkie niedogodności, za jakieś dziwnie poklejone fragmenty i tak dalej, nie miejcie do mnie pretensji, po prostu ja nie myślałem, że cokolwiek będę nagrywał, a się okazało, że naprawdę miałem co nagrywać, także mam nadzieję, że wyszło ok. Nie wiem jak jeszcze jest, bo nagrywam to zakończenie podczas kończenia łowienia, jeszcze na się nie zabieram za montaż, także dajcie znać. Trzymajcie się i siemano.